Pierwszy przykład w naszym kursie. Mamy zadanie, którego treść mówi nam, że mamy obliczyć pionowe przemieszczenie, czyli ugięcie, prawda, w punkcie A w belce jak na rysunku. Czyli widzimy, że belka jest wspornikowa, obciążona jest momentem skupionym 8 kN, długość belki to 6 metrów i widzimy, że jest wykonana z profilu pełnego, zamkniętego, o wymiarach 10 na 20 cm i modulu Younga 200 GPa, czyli jest to modul Younga stali. I teraz tak, od czego zaczynamy? Zaczynamy od narysowania tak zwanego stanu P. Ja nazywam sobie to stan P z różnych przyczyn, głównie dlatego, że podobnie procedura później na dalszych etapach nauki wygląda w metodzie sił, prawda, której też na pewno kurs opracuje, więc dlatego warto sobie taką już nomenklaturę przyjąć się i trzymać, to później pomaga i ułatwia. Stan P. Co mam na myśli mówiąc stan P? No stan P, czyli po prostu wykres momentu gnącego dla belki po obciążeniu rzeczywistym, czyli obciążonej w taki sposób, jak tutaj widzimy, czyli mamy beleczkę tak, prawda, tutaj. I dla tej belki rysujemy wykres momentu gnącego, prawda? No dla tych z Was, którzy oglądali mój kurs dotyczący szybkiego rysowania wykresów, nie będzie to stanowić żadnego problemu. Dla tych, którzy nie oglądali, polecam, bo biegłe rysowanie wykresów tutaj jest kluczowe, prawda? Zobaczcie, rysuję sobie wykres momentów gnących. Oczywiście nie potrzebujemy innego wykresu, tylko wykres momentów gnących. Ani wykresu sił tnących, ani normalnych, no tylko i wyłącznie wykres momentów gnących. Oczywiście zwrot osi wykresu od belki w stronę włókien spodnich. I teraz tak, ósemka wygnie nam belkę w dół, więc ściska włókna spodnie. No oczywiście zakładam, że idziemy sobie z przekrojem prawostronnym, prawda? To też mogę wyrysować, że idziemy sobie od prawej strony, no po to, żebyśmy nie musieli liczyć reakcji w podporze. Więc belka się wygnie tak. Włókna ściskane, więc będziemy mieli moment o wartości minus 8 na całej długości naszej belki. I rysuję sobie tutaj, tak, czyli funkcja stała, 8 tutaj, 8 tutaj i to będzie nasz wykres, przepraszam, który nazywam MP, czyli wykres momentu od obciążeń rzeczywistych, czy MGP, no to już jak tam wam wygodniej, po prostu wykres od obciążeń rzeczywistych, gdzie jednostką są oczywiście kilo, newtono, metr. Ok, czyli stan P mamy załatwiony. I teraz tak, kolejny wykres to wykres od stanu jednostkowego, czyli stan, tu sobie piszę, x1 równe 1 i P równe 0. Co to oznacza, że P jest równe 0? To oznacza, że ja zeruję wszystkie obciążenia rzeczywiste. No, u nas jest tylko jedno obciążenie, tylko moment skupiony, ale jeśli tych obciążeń na belce byłoby więcej, to ja wszystkie z nich muszę wyzerować. Czyli zeruję, wyrzucam wszystkie obciążenia, które są na naszej belce. I teraz tak, jeżeli tak zrobię, no to widzimy, że nasza belka, no to o, zróbmy sobie to taki sposób, tu sobie skopiuję, kopiuj, wklej. Ja mam tą przewagę, że mogę sobie to tutaj w moim programiku skopiować, skasować. No, wy najlepiej jak sobie to wtedy sobie u siebie na kartce przerysujecie. Chyba, że też używacie jakiegoś notesu elektronicznego, to wtedy też możecie sobie w taki sposób ułatwić życie. I teraz tak, zgodnie z zasadą metody Maxwella Mora, my na kierunku szukanego przemieszczenia, a my szukamy przemieszczenie pionowe, czyli przemieszczenie pionowe, kierunek pionowy punkcie A, czyli na tym kierunku pionowym, umieszczamy siłę jednostkową o wartości 1. Więc ja wyrysowuję tutaj siłę pionową. Tak jak mówiłem, zwrot siły zupełnie bez różnicy. Ja przyjąłem sobie taki zwrot. x1 równe 1. I to jest siła jednostkowa bezwymiarowa. Ona nie ma jednostki. To ważne, że ta siła jednostkowa jest bez wymiaru. To musicie pamiętać. Sobie tu jeszcze przesunę, żeby mieć więcej miejsca. No i teraz co? No i teraz znowu narysuję wykres momentu od tej siły wirtualnej, jednostkowej x1 równej 1.
Tak, oczywiście zwrot od belki w stronę włókien. Włókna spodnie sobie zaznaczam. Tutaj. No i będę miał wykres. Czyli tak, w punkcie A 0, prawda? I w punkcie B to będzie 1 razy 6. Włókna spodnie ściskane, czyli znak ujemny. Czyli skoro minus, to po przeciwnej stronie do włókien. Czyli tu mam 0, zaczynamy sobie od 0. A tu mamy 1 razy 6. Ściskanie włókien, więc minus, dlatego po tej stronie. Czyli tutaj po prostu 6. I to ten wykres momentu nazwę sobie mx1. Gdzie jednostką będzie metr. Dlaczego metr? No bo zobaczcie, te jednostki są ważne. Siła jednostkowa była bez wymiaru. Po prostu była bezwymiarowa. Żeby narysować ten wykres, mnożyłem 1 razy 6 metrów. Czyli 1 bez wymiaru razy 6 metrów daje nam jednostkę metr. I mamy w ten sposób narysowane wykresy od stanu P i od stanu x1 równego 1. Teraz co? Teraz będziemy sobie już całkować graficznie, aby wyliczyć przemieszczenie pionowe w punkcie A. Zapiszmy sobie zatem teraz całkę Maxwella Mora. Już sobie to piszę. Czyli tak, szukamy przemieszczenia pionowego w punkcie A, czyli to się równa. Całka od 0 do L. MP razy MX1 przez EIDX. No czyli to ogólny wzór, prawda? A teraz wykorzystujemy metodę Wereszczagina i zapiszemy to w formie całkowania graficznego. Czyli nie analitycznie, tylko graficznie. I tak, MP, czyli zobaczcie, tutaj mamy fajnie w tym wzorze, że indeksy mówią nam, co przez co całkujemy, prawda? MP, czyli nasz wykres od momentu, od stanu obciążeń rzeczywistych, czyli od stanu P, razy MX1, czyli będziemy sobie całkować przez stan MX1. No więc u góry muszę sobie wkleić to. Oczywiście ja sobie kopiuję, wklejam. O, tak. Mamy. I tutaj pod spodem będzie stan MX1. Tak jest, mamy wszystko w porządku. Tak. I teraz zapiszmy sobie całkowanie, rozrysujmy całkowanie graficzne, prawda? To jest w tej klamrze to, co przez siebie będziemy całkować. I teraz tak, z figury, która jest u góry, rysuję wypadkową siłę ciężkości, oczywiście w środku ciężkości. Jest to prostokąt, więc środek ciężkości jest tutaj w połowie. To jest proste. Nie mamy tutaj z tym problemów. O, czyli teraz tak. To będzie nasze W1. I to W1 będziemy sobie mnożyć przez rzędną w figurze, która jest pod tym wykresem, pod tą wypadkową oczywiście. Czyli rzędna, czyli po prostu ta wysokość, którą sobie nazwiemy N1. I teraz tak, no wyliczmy W1. W1 to oczywiście pole naszego prostokąta. Ważne, żebyśmy sobie to jeszcze zaznaczyli jego lokalizację. Czyli tu jest, to jest prostokąt, więc tu będzie, skoro tu było, tutaj mieliśmy 6 metrów, prawda? Bo może jeszcze wymiary sobie tutaj zaznaczę, bo one mi gdzieś uciekły. To ważne, żebyśmy wiedzieli, że tu jest 6 metrów. Tutaj. Tu jest 6 metrów. No i oczywiście u nas też tutaj jest cała ta długość to 6 metrów. No bo zarówno podstawa trójkąta, jak i podstawa naszego prostokąta ma 6 metrów. No bo tutaj też na tym wykresie oczywiście tutaj też jest 6 metrów. Więc tu będzie po prostu 3 i 3.
3 metry i 3 metry, z racji tego, że wypadkowa jest w środku ciężkości. I teraz tak, wyliczmy sobie wartość wypadkowej, czyli nasze W1. Tutaj to zrobię z boku, W1, pole naszego prostokąta. Czyli tak, podstawa, czyli 6 metrów razy wysokość, czyli 8 kilonewtonometrów. Pamiętamy, że ten wykres jest w jednostkach kilonewtonometry. Razy 8 kilonewtonometrów mamy 48 kilonewtonometrów do kwadratu. No i teraz tak, N1. Jak wyliczymy N1? No znowu z proporcji, prawda? Zobaczcie, tu wiemy, że ten odcinek ma długość 3 metrów, więc jak sobie zapiszemy stwierdzenie Thalesa 6 do 6, czyli stosunek tej wysokości do tej długości, czyli wysokość trójkąta do długości podstawy, 6 do 6 będzie się miało jak N1 do 3. Zwykłe twierdzenie Thalesa. N1 do 3. Czyli 3 razy, mnożymy na krzyż oczywiście, czyli 3N1. Stąd wynika, że... przepraszam, 6N1. Bo to na krzyż, czyli 6N1 równa się 3 razy 6, czyli 18. No to dzielimy przez 6 i wychodzi, że nasze N1 jest równe po prostu 3 metry. 3 metry, bo ten wykres jest w jednostce metry. Więc zapisuję sobie, że nasze N1 jest równe 3 metry. No i co? Możemy teraz sobie już przemnożyć W1 razy N1. Zróbmy to zatem. Czyli tak. To będzie 1 nad EI i tu będzie W1 razy N1, przy czym wynik tego całkowania będzie dodatni, ponieważ zobaczcie, zarówno ten wykres, jak i ten są po tych samych stronach osi, po górnej stronie osi wykresu, czyli nad belką są, prawda? Ten i ten, więc to jest ta sama strona, więc wynik będzie dodatni. Gdyby strony były przeciwne, wynik byłby ujemny. Ważne. To się równa 1 nad EI i mamy tak 48 kilonewtonometrów kwadrat razy 3 metry, to się równa, no w kalkulator rzucamy i wychodzi nam 144 kilonewtonometry do trzeciej, to ważna jednostka, kilonewtonometry do trzeciej, tak, to sobie przesunę, żebyśmy lepiej widzieli, do trzeciej przez E i mamy zatem wyliczoną wartość przemieszczenia. Oczywiście jeszcze nie mamy podstawionego E, czyli modułu Younga i momentu bezwładności. Za chwilkę to zrobimy, czyli dla naszego zadanego przekroju, czyli naszego prostokątnego kształtownika, podstawimy wyliczony wcześniej moment bezwładności i wartość modułu Younga. Mamy zatem nasz wynik, który otrzymaliśmy, prawda? Z całkowania graficznego. Mamy nasz przekrój, mamy moduł Younga równy 210 GPa. Zatem podstawmy sobie, wyliczmy oczywiście najpierw moment bezwładności dla tego przekroju i podstawmy sobie moduł Younga, moment bezwładności i wyliczmy rzeczywistą wartość tego ugięcia punktu A, czyli swobodnego końca naszej belki wspornikowej. Ok, zacznijmy od momentu bezwładności. Oczywiście wyrysowałem sobie tu główne, centralne osie bezwładności, oczywiście gdzie? W środku ciężkości. To figura jest bardzo prosta, to jest prostokąt, więc tutaj nie musimy szukać położenia środka ciężkości. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak obliczać momenty bezwładności, to polecam obejrzeć kurs dotyczący liczenia środków ciężkości i momentu bezwładności. Ważna wiedza. 20 cm to oczywiście zamienię sobie na metry. 0,2 metra, będzie mniej później przeliczania. A tu będzie 0,1 metra. Ok, czyli tak. I x0, czyli moment bezwładności względem osi x0, czyli tej, wokół której jest zginanie, występuje zginanie w tej belce, to będzie tak. 0,1 metra, czyli wymiar równoległy do osi potęga pierwsza, razy 0,2 metra potęga trzecia przez 12
bo to jest po prostu prostokąt. I wynikiem tutaj będzie 6,6667 razy 10 do minus 5 metra do potęgi 4. Czyli mamy moment bezwładności. Stawmy więc sobie moment bezwładności i moduł Younga do naszego wyniku F Y w punkcie A będzie się równało 144 kilonewtonometry do potęgi trzeciej. I teraz tak, moduł Younga, czyli 210 gigapaskali razy moment bezwładności, czyli 6 razy 10 do minus 5 metra do czwartej. I teraz tak, żebyśmy mogli wykonać dzielenie, musimy tutaj przekształcić jednostki. Zobaczcie, tu mamy kilonewtony razy metr do trzeciej. Tu gigapaskale, tu metry do czwartej. Czyli metry nam się zgadzają, tu metry, to możemy nawet od razu uprościć, ale tu gigapaskal, tu kilonewton. Najpierw zaczniemy od sprowadzenia gigapaskali do kilopaskali. No, żeby nam się tutaj przedrostki przed jednostkami zgadzały. Więc giga to 10 do 9, prawda? Zapiszmy sobie, że 1 gigapaskal to będzie 10 do 9 paskala, prawda? A 1 kilonewton to jest 10 do 3 newtona, prawda? Czyli teraz tak, co my chcemy zrobić? Chcemy zamienić giga na kilo, prawda? Żebyśmy mieli te same przedrostki u góry i u dołu. To zobaczcie. Góry nie zmieniamy, to jest bez zmian 144 kilonewtonometry do trzeciej. Teraz zobaczcie. Giga 10 do 9. Kilo to 1000, czyli 10 do potęgi trzeciej. Chcemy zamienić giga na kilo, czyli przedrostek jednostki, czy jednostkę chcemy zmniejszyć o ile? Z 9 na 3, czyli o 6 zer. Czyli o 6 zer chcemy zmniejszyć naszą jednostkę. Żeby zachodziła równowaga, czyli żeby ta liczba miała dalej taką samą wartość, to liczbę przy jednostce musimy o tyle samo zer zwiększyć. Czyli tu 6 zer zmniejszamy, czyli z giga robimy kilo, a 210 musimy o 6 zer zwiększyć, czyli mnożymy przez 10 do potęgi 6. Czyli będziemy mieli tak, 210 razy 10 do potęgi 6 i teraz mogę tu wpisać kilopaskale. Kilo mam u góry, kilo mam u dołu. Ważne. Razy 6,6667 razy 10 do minus 5 metra do potęgi 4. To się równa. Idziemy dalej. Teraz tak, paskal. Paskal to inaczej jednostka czego? Ciśnienia i naprężenia. Siła przez powierzchnię, czyli newton przez metr do kwadratu. Skoro paskal to newton nawet kwadrat, to kilopaskal to będzie kilonewton na metr kwadrat. Proste, prawda? Więc tutaj zamiast kilopaskali wpiszę kilonewtony na metr kwadrat. Mogę to zrobić. Więc góra bez zmian. To jest bardzo ważne, to przeliczanie jednostek. Mnóstwo ludzi, studentów ma z tym problem. I później, jeżeli mylicie się w jednostkach, to wynik wychodzi zły. Dlatego polecam naprawdę te jednostki sobie przeliczać, żeby wiedzieć skąd się co bierze. Czyli mamy tak, 210 razy 10 do 6 kilopaskala, czyli kilo newtona na metr kwadratowy razy, tu bez zmian, 6,6667 razy 10 do minus 5 metra do czwartej. Tak. I możemy teraz jednostki uprościć. Zobaczcie. Metry kwadrat upraszczam tutaj z dwójeczką. Prawda? Mamy kilonewton z tym kilonewtonem. Metry do trzeciej, metry do drugiej. Skreślam całe. A tutaj skreślam trójeczkę.
jednostka, która nam została, to metr, czyli dokładnie taka jednostka, jaka powinna wyjść, no bo zobaczcie, bo przecież szukamy czego? Szukamy przemieszczenia, prawda? Skoro szukamy przemieszczenia, to musi ono wyjść w jednostkach miary, więc w metrach. Czyli nasz metr potwierdza, że tutaj te przeliczenia są wykonane prawidłowo. No i ja teraz sobie wrzucę to w kalkulator. Oczywiście polecam na kresce ułamkowej. Jeżeli macie kalkulator z kreską ułamkową, to polecam, bo tutaj mamy potęgowanie do potęgi jeszcze ujemnej. Więc żeby była zachowana kolejność działań, kreska ułamkowa u góry, u dołu. No taki kalkulator w ogóle, jeżeli studiujecie nauki techniczne, warto sobie sprawić, żeby mieć kreskę ułamkową w nim. To ważne. I wynikiem będzie 0,0103 metra. No, czyli po prostu 1,03 centymetra, no bo metr ma 100 centymetrów, to jest 1/100, więc widzimy, że widzimy co? Że nasza belka stalowa o module Younga 210 GPa o przekroju 0,1 metra i 0,2 metra o 10 cm na 20, ona się ugnie. Ta belka oczywiście ma długość 6 metrów, zamocowana wspornikowo w ścianie, ona się ugnie, tak obciążona takim momentem, o centymetr. Czyli zobaczcie, to jest metoda, która pozwala Wam naprawdę wyliczyć rzeczywiste wartości takie z życia, prawda? Gdybyście byli na budowie i dostali takie zadanie, że jest belka stalowa wbita w ścianę, czyli zamocowana wspornikowo, obciążona w dany sposób, posiadająca dany przekrój, to Wy na kartce papieru, używając na przykład metody Maxwella Mora, jesteście w stanie wyliczyć rzeczywistą wartość ugięcia tej belki. No taka ciekawostka i dosyć istotne, prawda? Żeby wiedzieć, że można to wykorzystać w życiu.